Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym filmie. Postanowiłam dzisiaj z wami zrobić taki film vlogowo spa. Wywaliłam Darka i młodą na dwór, właśnie sobie poszli na rower i na lody i mówię, psa oddałam do sąsiada i chcę mieć święty spokój. Tylko dla siebie. Jak wiecie, byłam przeziębiona przez kilka dni. Zaraz będę się oczywiście tu kąpać. Nie mogę się doczekać czasu dla siebie właśnie, że tak się cieszę z tego. Każda mama, każdy rodzic czasem potrzebuje czasu dla siebie. Także byłam chora kilka dni. No i już, powiem wam, doszłam do siebie, miałam zawalone zatoki, miałam krtań przez ten vlog z Olą Kisiel, który nagrywaliśmy w zeszłą środę. Powiem wam, że wiedziałam, że mnie ta klima dojedzie i mnie dojechała. Także niestety już jestem okej, już doszłam do siebie. Już tak wiecie, jeszcze ostatni dzień dochodzę, dzisiaj już naprawdę spoko gadam. I dzisiaj mamy premierę nowego produktu z Lulalove. Mam dla was zniżkę do Lulalove i mam tu mnóstwo nowości z Lulalove, które pokażę wam w akcji. Fajne kosmetyki i pokażę wam zaraz naszą rzecz, bo myślę, że wam się przyda na wakacje. Właśnie wyciągam tutaj nowości od Ani, bo mi przysłała. W tym właśnie są rzeczy na chorobę, na przeziębienie. Także co, wszystko wam dzisiaj pokażę. To jest moja paka. Wszystko wam dzisiaj pokażę, zrobimy sobie takie mini spa, po prostu taki luźny film. Nie miałam ochoty wam robić takiego filmu premiera nowej kolekcji, bo to nie jest kolekcja, tylko to jest w zasadzie jedna czy dwie rzeczy, które wydajemy razem. Fajnie, cieszę się bardzo, ale miałam ochotę po prostu zrobić sobie normalnie domowe spa. Wykąpać się, wiecie, nasmarować różnymi kosmetykami, popróbować. Także to dzisiaj zrobię. Jak lubicie takie luźniejsze filmy, zostawcie mi kciuki do góry. Będę wdzięczna za każdy komentarz. Linki do pokazanych rzeczy też będziecie mieć na dole. Ja tutaj odpakowuję, ale szukam najpierw jednej rzeczy, która wiem, że jest w tej paczce. Jest tutaj chyba. Słyszę ją. Tak, tak. I jest to sól. I właśnie tą sól, ja już tą sól do relaksu używam. I Ania powiedziała, słuchaj, stara, jesteś chora, masz się w tym wykąpać. CBD, bergamota i wanilia. To jest miks na relaks, na chorobę właśnie. Jak ktoś z was nie ma możliwości wykąpać się w wannie, bo nie macie wanny, macie prysznic, to spokojnie można tą sól sobie kupić i moczyć w niej stopy. To też bardzo, bardzo pomaga. Także to jest sól dla relaksu, ale też właśnie na chorobę. Tutaj mamy mieszankę soli, kwasu siarkowego i magnezu zwanego solą Epsom. Możemy też moczyć dłonie. I tutaj zabieram to teraz do wanny, idę się wykąpać, wrócę do was i nałożymy sobie inne rzeczy, spróbujemy też nowości, bo tutaj też jest coś do jedzenia od Ani. Zobaczycie, co razem stworzyłyśmy, więc dzisiaj takie wspólne mini spa. A do picia mam sok wieloowocowy. I słońce mi wyszło pod koniec dnia, ale straszliwie wieje. Także idę do kąpieli, idę się relaksować i będziemy się też kremować i będę wam wszystko mówić, także chodźcie. I nie komentujcie proszę zabawek w tle. Nie chcę mi się ich ogarnąć, bo zaraz tak córa wróci, to będzie się kąpać. Sól ma fajny zapach, jak nie lubicie tych takich leśnych zapachów, to może być coś dla was. Ja dodaję po prostu garstkę. Wzięłam sobie celowo dzisiaj taki żel, który nie ma dużo zapachu, żeby wdychać właśnie tą sól do relaksu. O rety, tak się cieszę, że mam wannę, słuchajcie, to jest inny wymiar odpoczynku. I innym wymiarem odpoczynku jest to, że mam czas tylko dla siebie. I właśnie o tym rozmawiam często z mamami i wszystkie powtarzają to samo, że przy mężu i dzieciach, przy tylu obowiązkach najbardziej odpoczywają, kiedy mają święty spokój, kiedy nie ma ich w domu, kiedy jest cisza. I tak jak kiedyś słuchałam głośno muzyki, to teraz rzadko mi się zdarza. Teraz lubię posiedzieć sobie właśnie w ciszy. Dajcie znać, czy u was jest podobnie, czy ten relaks to właśnie w ten sposób, czy wolicie aktywnie jakoś spędzić, czy żeby się dużo działo. Ja potrzebuję, żeby się mało działo. Nawet właśnie ta chwila dla siebie w domu, ten spokój dużo dla mnie znaczy, a z kolei też inaczej się teraz choruję. Też z koleżanką ostatnio pisałam, że chciałabym tak pochorować, jak kiedyś to było, że mogłam sobie tydzień leżeć w domu. Kiedyś. I wiecie, bez żadnych obowiązków, a teraz prowadząc własną firmę, mając właśnie rodzinę, nie jest to możliwe, bo z psem trzeba wyjść, jak się jest chorym. Nawet nie mając rodziny, wiecie, dużej, ale mając psa, powiedzmy. Trzeba z psem wyjść. Mając dziecko, trzeba dziecko zawieźć. Trzeba zrobić jakieś zakupy. Te obowiązki z nas nie spadają, no chyba, że oddacie komuś to dziecko. A jak jeszcze dwójka rodziców choruje, to już w ogóle, a jak facet choruje i ma męską grypę, to już jest w ogóle koniec. Więc jestem... Bardzo się cieszę, że ja nie choruję jakoś, wiecie, naprawdę moje choroby to są przeziębienia, szybko trwają, inaczej się są to górne drogi oddechowe i nic dalej się nie dzieje na szczęście, nie mam żadnych gorączek i wiecie, i szybko dochodzę do siebie, szybko się regeneruję. Ale tak naprawdę, wiecie, nie ma czasu po choroby.
chorować, nie? Kiedyś to można było się wyleżeć, teraz już te obowiązki są inne. Dobra, ja się relaksuję i zaraz wyjdę z kąpieli i wam pokażę co nieco. Tam, taratam, czy wy to widzicie? Mam na sobie ręcznik z naszej wspólnej kolekcji. Lula Love i Stylizację TV. I jest to ręcznik piękne palmy. Rozmiar XL, ogromny, z wiskozy bambusowej i bawełny. Jest cudny, już go wam go pokazuję w całości i to jest tak wielofunkcyjna rzecz. Z Lula Love uwielbiam robić produkty, bo oni zawsze mają super jakość, wszystko zrobione w Polsce i te rzeczy są niesamowicie użyteczne. Zobaczcie, nałożyłam sobie na włosy i mimo, że mam bardzo długie włosy, to wszystko mi się tu zmieściło. Także możecie sobie stosować ten ręcznik zarówno na co dzień, jak i na przede wszystkim na wyjazdach, na wakacjach. Niesamowicie chłonny materiał. To jest coś, ja nie wierzyłam Ani, jak Ania pokazywała te poprzednie ręczniki, a ja sobie kilka już kupiłam z ich kolekcji i mam i w Monstery, mam i w Słoneczko, mam przeróżne ich ręczniki, które sama kupowałam. Nie wierzyłam, to jest tak chłonne, a z drugiej strony nie jest mokry, jak zdejmiecie go z ciała mokrego. Bardzo mało miejsca zajmuje w bagażu, czy gdzieś tam, jak zabieracie ze sobą. I można się nim przykryć, można nim przykryć dziecko, można go zabrać na plażę. W ogóle jest dwustronny. Muszę wam pokazać zaraz całość, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielono-biały, a z drugiej strony jest biało-zielony, co jest ta jakby właściwa, powiedzmy, strona. Już wam pokażę w całości i ręcznik ma niesamowity materiał. Właśnie taki chłonny, leciutki, mało zajmujący, mało ważący i mamy go w dwóch rozmiarach. Najpierw wam pokażę właśnie ten XL. I to jest, słuchajcie, 150 cm na 70, z tego co pamiętam. Tutaj mamy palemki, na dole jest nadruk, to wszystko jest tak tkane, a z drugiej strony wygląda tak, jest to po prostu przepiękny, wakacyjny widoczek. I ręcznikiem zawiniecie się swobodnie w ten sposób, czyli tworząc sobie tubę, w ten sposób tworząc sobie spódniczkę, w ten sposób, gdy jest wam zimno, na przykład na plaży, po plaży. Ręcznik sprawdzi się w saunie, na siłowni, na basenie, właśnie jak przykrywacie dziecko latem i nie chcecie tych tkanin takich mieć grubych, minki i tak dalej, syntetycznych, tylko chcecie coś naturalnego. Tutaj jedyny minus, jaki bym widziała, to pranie. Pranie musi być na trybie delikatnym w 30 stopniach. Ponieważ jest to wiskoza bambusowa, żeby się nie skurczyła, żeby się nie zniszczyła, bierzemy na delikatnym, ale ona się to się dopiera. Słuchajcie, Darek męczy mi te ręczniki na squashu, na siłowni, a on się poci jak to facet. I one są naprawdę w nienaruszonym stanie. To jest po prostu tak pięknie uszyte, tak pięknie wykonane. I tutaj macie jedyna nasza ta logówka, to jest właśnie tu na dole, ale myślę, że to jakoś się tak bardzo też nie rzuca. Najbardziej rzuca się w oczy ten piękny wzór i wybierałyśmy tą zieleń. W ogóle mi się marzyło, ja już Ani wysłałam od dawna, że mi się marzy coś z roślinami, właśnie może palmy, może jakieś rośliny, może jakieś monstery znowu, ale monstery już były. I właśnie zielony. I ten zielony jest taki fajny, taki nie rzucający się w oczy, nienachalny, no świetny po prostu. I tak jak mówiłam, nawet na głowę. Zawijamy. Raz, dwa. I duży ręcznik, tak jak pozostałe ręczniki Lula Love, ma tą samą cenę, 149,99. Poczekajcie do końca, bo mam dla was też zniżkę teraz przez dwa dni. Jeżeli ten konkretny wzór wam się nie podoba, to mają na stronie mnóstwo innych wzorów. Zwróćcie uwagę na ten materiał, naprawdę będziecie zadowoleni. I słuchajcie, mamy też drugi ręcznik w rozmiarze M, czyli taki mniejszy. I to jest produkt, który się super sprawdza u nich na stronie. Jest bardzo chętnie wybierany. Bo jest w niższej cenie, kosztuje 50, z tego co pamiętam, 59,99. W ogóle te pomarańczki też są piękne u nich na stronie. 59,99 i tutaj czekajcie, tylko zerknę na rozmiar 50x90 i ten ręcznik z kolei sprawdzi się wam, żeby zabrać go w podróż i na przykład, żeby sobie wytrzeć twarz, żeby zabrać go na siłownię, jako właśnie ręcznik wasz siłowniany, wasz do ćwiczeń, kiedy nie chcecie, żeby wiecie się dotykać sprzętów, czy po kąpieli, żeby korzystać z siłownianego ręcznika. To jest coś cieniutkiego, co sprawdzi wam się do torby sportowej. Sprawdzi się wam też przy dzieciach, ponieważ ma 90 cm, to przy maluszkach też możecie je okryć, możecie je otulić, bo materiał jest miękki. To jest, w ogóle mówię wam, to jest coś niesamowitego, jak miękkie są te ręczniki. Wszyscy fani Lula Love wiedzą, że to jest po prostu genialny materiał. Takie jak te kołdry wam polecałam dwustronne i do dzisiaj uważam, że są genialne. Boże, dzieciaki krzyczą na podwórku. To te ręczniki na lato to jest strzał w dziesiątkę. Ja wam pokażę, ile to zajmuje, ok? Zobaczcie proszę mały ręcznik. I zwijam. Możecie go zwinąć, możecie go złożyć w ogóle w ten sposób, ale możecie też zwijać w rulon, to już zależy jak chcecie. I zobaczcie. I to jest tak byle jak złożony. On zajmuje tyle co dłoń. Teraz duży.
Zobaczcie. Zobaczcie, jak mało zajmuje. To jest ręcznik, cały ręcznik, na którym możecie leżeć na plaży. Także nasz ręcznik jest oczywiście hair approved i to jest właśnie rozmiarówka, sorry, że tak brzydko zużyłam, naszych ręczników po złożeniu. Są na stronie, edycja limitowana jak zawsze i oprócz tego przypominam, że perfumy, stylizacje i Lula Love Summer Stories wróciły jakiś czas temu na waszą prośbę, konstelacje się wyprzedały. Jeszcze kilka rzeczy z konstelacji jest na stronie, ale perfumy właśnie wakacyjne wróciły, więc serdecznie was zapraszam, bo są super. Jak wiecie, moja opalenizna, czyli to, że nie jestem blada jak ściana. W ostatnim sezonie to jest to, opalająca mgiełka do twarzy i ciała. Tutaj mam już zużyte opakowanie, dzisiaj rano użyłam po raz ostatni. I jak robiłam, to po prostu psikałam sobie na całą twarz, tutaj dekolt, jak widzicie, i stopniowo opala. To jest produkt, który nie da wam mocnego efektu, tylko delikatny i ponieważ nie ma DHA, to nie ma brzydkiego zapachu. Jest na bazie erytrulozy, więc genialnie. I Ania mi przysłała dzisiaj ich innowacyjny kolejny produkt Holiday Skin. Będę sobie teraz stosować i dam wam znać, jak to działa. To jest suplement diety. Piękna opalenizna, on wspiera właśnie opaleniznę. Zawiera selen, postbiotyczna biomasa drożdży, pędy bambusa, algi i inne rzeczy. Tutaj mamy kompleks witamin i minerałów, także zobaczcie sobie na stronie. Zostawię wam linki do wszystkiego pojedynczo. I tutaj te składniki mają wspierać nam właśnie piękną opaleniznę i właśnie to brązowienie się naturalne skóry. Także pokażę wam tylko, jak wyglądają. Dzienna dawka to są dwie kapsułki. Formuła wspierająca uzyskanie zdrowej i pięknej opalenizny. Składniki produktu pomogą zachować zdrową skórę. Wspierają prawidłową pigmentację skóry i włosów oraz pomagają w ochronie przed stresem oksydacyjnym. A więc to, jeżeli chodzi o Yami, oni mają właśnie suplementy i dla dzieci, i dla dorosłych. Już wam pokazuję. Te kapsułki są całkiem spore w tej przezroczystej otoczce. O, ja nikogo nie namawiam do brania suplementów, to jest wasza indywidualna decyzja, ale chcę wam dać znać, że jest taki suplement. Kiedyś było coś takiego jak karoten na rynku i ten karoten to właśnie spowodował, że pamiętam, mój znajomy to przyjmował i miał strasznie pomarańczową skórę, miał takie, wiecie, aż w załamaniach, takie wiecie, paski pomarańczowe w zmarszczkach, nie? I ludzie myśleli, co mu jest ze skórą. Z nowości, delikatny dezodorant z CBD. W sensie dla mnie to jest nowość, chociaż on jest od jakiegoś czasu, widziałam, i to jest ta sama nuta zapachowa. Jest też, są też inne kosmetyki z tej linii jak coś. Właśnie ja dzisiaj w tej soli się kąpałam i pięknie pachnie. Jeżeli lubicie wanilię, to będzie dla was fajna linia. Jeżeli nie lubicie wanilii, to może zwróćcie uwagę na inne zapachy, bo tutaj faktycznie ta wanilia jest bardzo mocno wyczuwana. Ten dezodorant, delikatny dezodorant jest bez sody, co jest ciekawe. Do skóry wrażliwej może być stosowany przez kobiety w ciąży. Może być stosowany również, on jest na tapioce, na oleju kokosowym i cały skład znajdziecie oczywiście pod linkiem. I teraz, ten dezodorant może być stosowany na całe ciało, na ocierające się uda, pod piersiami, pod pachami oczywiście, wszędzie gdzie się pocicie. Może być stosowany też na noc, ponieważ ma bezpieczną formułę. Faktycznie ma ten taki bergamotkowo-waniliowy zapach, ten co z Soul. I przez to, że nie ma sody, ma konsystencję kremu. Jest taki bardziej oleisty, więc powiem wam, że nietypowy. Ja jestem przyzwyczajona do sodowych, naturalnych dezodorantów. Więc ja nakładam. Jestem ciekawa, czy w ogóle będzie dawał jakąś ochronę, czy wiecie, czy to uczucie świeżości i właśnie, żeby się nie ocierać. To jest mój pierwszy raz, kiedy go nakładam, więc jeszcze wam nic nie obiecuję. Natomiast daję wam znać, że jest taki produkt, jak chcecie produkt bez sody, produkt bezpieczny, to Lula Love jest i bardzo ładnie pachnie. I właśnie możecie go nakładać również pod biust, czy między biustem tutaj, jak czasem, wiecie, cieknie pod latem, no to wszystkie babki biuściaste wiedzą, ale wszystkie się pocimy, więc wiecie jak jest. Dobra, ściągnę ten ręcznik, bo w nim siedzę. Czas na, słuchajcie, coś do zjedzenia. I jak weszły te batony z kolagenem, najpierw miałam super, wiecie, super byłam nastawiona, później spróbowałam pierwszy raz i mi nie smakował, mówię wam szczerze, a później jak mi zasmakował, to przy zamówieniu, już nie pamiętam, który, jak zamawiałam coś ze swojej kolekcji, bo ja też zamawiam sama z Lula Love prywatnie. Zamówiłam sobie ich, nie pamiętam, 10 czy ile i jadłam je. 33 gramy. I tu jest nowy. I tutaj mamy, czym on się różni. Tutaj jest na daktyle migdały czekolada, a ten jest daktyle orzechy nerkowca czekolada. Kolagen rybi. Pomarańcza mandarynka orzechy nerkowca. I mamy tutaj 1900 mg kolagenu, a tutaj też. Próbuję. To jest test na żywo. Więc w tym teście kosmetyczno-gadżetowym mamy też baton. No i wiecie, to nie wygląda jak baton Mars. Jest mniejszy, no ale jest to rzecz z kolagenem, to jest zdrowe, więc dlaczego miałabym nie zjeść czekolady? Dlaczego sobie odmawiać? To ma kolagen. Nie, tak na serio, robimy test na żywo. Podobny do tamtego. Ostatnio polubiłam wszystko z daktylami. Fajnie smakuje, nie czuć orzechów.
ale nie jest bardzo słodki. Nie nastawiajcie się na słodycz typu Mars czy jakiś, wiecie, ze sklepu. To jest zdrowa przekąska, więc tak to traktujemy. Możecie sobie bezkarnie jeść. Obiecuję, ja i Ania. Dobra, kochani, i lecimy z pielęgnacją skóry. Nowa seria, dosłownie przed chwilą to weszło. Seria z witaminą C, rozjaśniająca, do cery naczynkowej i z przebarwieniami. Teraz wiele marek robi witaminę C. Tutaj Ania mi mówiła, że naprawdę pięknie rozjaśnia i świetnie działa. I krem pod oczy zrobiony na bazie soku z aloesu jest przeznaczony nawet do bardzo wrażliwej skóry pod oczami. Nawet dla kobiet w ciąży. Tutaj zresztą jest dopisane dla kobiet w ciąży. Co my tu jeszcze mamy? Mamy witaminę C, hydrolat z owoców maliny, ekstrakt z ruszczyka, kwas kojowy, glicerynę, olej ze słodkich migdałów i tak dalej. Skład jest fajny. Także mamy tutaj air pump i nakładam. Jest, ta seria jest bardzo lekka. Ania właśnie mi mówiła, że żeby podkreślić to i wam powiedzieć, że seria jest niesamowicie lekka, fajna na lato. O Boże, ten zapach! Jak to pachnie! Nie spodziewałam się, że będzie pachniał, myślałam, że nie będzie w ogóle, ale ma taki piękny, słodko-malinowy zapach. Malinowy dosłownie. Boże, cudowny zapach, cudny. Także rozjaśniający krem. Akurat chciałam coś spróbować nowego, bo mam z Lancoma krem pod oczy. Skończył mi się pariens i z Lancoma właśnie sobie odpaliłam, ale jest tak gęsty, jest tak bogaty, że na noc. A ten będę sobie stosowała na dzień. Tak lekki, że już się wchłonął. Jest krem do twarzy i to jest taki krem miejski, bo on ma SPF 15. Wiadomo, że normalnie używamy 50, ale on ma delikatne to zabezpieczenie, 15, więc jakieś jest. Taki krem właśnie, jak wiecie. No, powinniśmy 50 używać na co dzień, ale gdzieś, wiecie, za chmurą jest i lecimy samochodem lub nakładamy na to jeszcze SPF. To jest właśnie taki krem miejski z tej samej serii. Jest dobry nawet dla osób z pękającymi naczynkami. Jest przeznaczony dla skóry suchej, wrażliwej, dla normalnej. Pięknie pachnie. Boże, ten zapach. No i właśnie ma ten SPF 15 potwierdzony badaniami. Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Więc jak jesteście w ciąży i myślicie, że jak ja byłam w ciąży, to myślałam, że nic nie mogę używać i szukałam bezpiecznych kosmetyków, to może być dla was fajna opcja. Tym bardziej, że w ciąży nam się pojawiają często przebarwienia. Ta nasza skóra niestety płata figle. Ja przynajmniej miałam takie przebarwienie na cały czole, tutaj pod nosem. Pamiętam, że moja mama miała dokładnie to samo. Pamiętam, była w ciąży z moją siostrą i właśnie zawsze to jej zmorą były przebarwienia, ale pozbyła się ich dzięki kosmetykom i dzięki złuszczaniu mechanicznemu, także da się to zrobić. Co ciekawego jeszcze, Ania mi bardzo poleciła i to sobie dzisiaj zastosuję na noc. Jak już oczywiście zrobię później demakijaż, ale jeszcze mam czas. Serum z kwasem azaleinowym 5%. Jania powiedziała, że to jest tak niesamowita rzecz, bo on bardzo dobrze złuszcza. Jak wam nie podpasowały retinole, jak wam nie podpasowały inne kwasy, to spróbujcie tego. To jest fajna właśnie opcja również dla kobiet w ciąży. To jest ważne, że możecie stosować też złuszczanie, że to jest bezpieczne, bo wiadomo, że retinoidów nie wolno, retinolów chyba też nie za bardzo, kwasów tym bardziej, nikt się nie nie podejmuje jakby takich takich rekomendacji, bo nie ma takich badań, tak? No i tutaj używamy tylko tego. Nie używamy kremu, serum pod to, tylko to serum i koniec. Ja nie mówiła, żeby się nie sugerować konsystencją. Prosiła, żebym wam pokazała konsystencję, bo konsystencja jest olejowa, ale nie ma tu oleju, co jest ciekawe. Zobaczcie. Wow. Taka oleista konsystencja, ale w składzie nie ma oleju. To jest właśnie ten kwas 5%. Zapach ani przyjemny, ani nieprzyjemny. Taki totalnie neutralny, więc na pewno sobie wypróbuję na noc. I podobno właśnie pięknie złuszcza, rozświetla nam skórę, również walczy z przebarwieniami i bardzo wycisza zmiany trądzikowe. I moja ekipa już wróciła. Dobra, ale mam nadzieję, że mi dadzą tu podziałać. Słuchajcie, teraz coś na wypryski, ale nie tylko, również na ukąszenia komarów, więc temat niestety bardzo na czasie, bo jak jedziemy na działkę, to te komary po prostu nie dają mi żyć i często mnie gryzą i jest udowodnione, że komary lecą do niektórych osób bardziej. Darek jest mniej gryziony niż ja i córka. Ja jestem zawsze pogryziona, ja wracam nieraz z pogryzionym całym bokiem i zaraz mi się robią odczyny i wiecie, to jest takie okropne. No i co robić, kiedy mamy wypryski, kiedy mamy bolące właśnie takie zmiany po ukąszeniach? Lulalove wymyśliło taki oto fajny rolon i on jest na bazie drzewa herbacianego. Mamy tu witaminę E i mamy tu olej jojoba. I ten rolon właśnie dajemy bezpośrednio na nasze zmiany. Bezpośrednio na ugryzienia. I to jest charakterystyczny zapach olejku z drzewa herbacianego. Oni mają w ogóle piankę fajną z tym olejem z drzewa herbacianego. Nie każdy to lubi, ponieważ jest to dosyć mocny olejek eteryczny. Bardzo mocny. Ten olejek działa fantastycznie, antybakteryjnie. Właśnie na zaczerwienienie, na ukąszenia. Wszystko to zmniejsza, ściąga i działa naprawdę fantastycznie miejscowo właśnie. To jest dosyć intensywny zapach, więc mi się podoba ten zapach
taki leśny niesamowicie, ale nie każdy będzie lubił, bo on jest naprawdę bardzo mocny. Ja mogę go wdychać i wdychać i sobie nawet do spania, wiecie, się tym relaksować, ale nie każdy będzie lubił. Warto się zaopatrzyć, tym bardziej jak nie używacie produktów z DIT-em, nie chcecie używać czegoś chemicznego, to może być dla Was rozwiązanie, żeby mieć zawsze przy sobie. I pamiętajcie, że robale, komary, kleszcze też nie lubią olejów eterycznych i też je to odstrasza. I co jeszcze? I relaksujące mazidło na sam koniec, na dobranoc, jest bezpieczne nawet dla dzieci, może być też stosowane u kobiet w ciąży, u dzieci od 3 miesiąca. I to jest takie mazidło, którym masujemy wewnętrzną część nadgarstków, masujemy uszy dla takiego relaksu, możecie masować stopy, właśnie żeby, wiecie, przed snem się zrelaksować. Wygląda tak, tutaj też będzie moje pierwsze użycie razem z Wami. W ogóle u nich na sklepie jest coś takiego, co się nazywa mazidło. I to mazidło to jest taki trochę wik, ale naturalny zupełnie. Ja go teraz używałam właśnie podczas przeziębienia. Natarłam sobie całe stopy, natarłam sobie całe skronie z uszami, z szyją i nawet pod nosem. Po prostu natarłam się cała tym mazidłem i autentycznie mi się lepiej oddychało. Tak się natarłam, że córka mówi, to ja też chcę, mam, więc ją też trochę natarłam. Dobra, zapach tego mazidła to jest bardzo oleiste. Bardzo delikatny zapach. Też czuć olejki eteryczne. Jakie tu mamy oleje? Lawenda, rumianek, mandarynka. No, ładnie pachnie, ładnie. Wyobrażam sobie, że może pomagać zasnąć, bo ma ten zapach taki niesamowicie kojący. No, także dzisiaj się wysmaruję. Ja to wiecie, ja to mogę się wysmarować porządnie tymi olejkami eterycznymi, mi to nie przeszkadza. Darek wchodzi do sypialni i mówi, czymś się smarowałaś. Kochani moi, mam nadzieję, że ten relaks wieczorny ze mną Wam się spodobał. Pokazałam Wam nowości od Lulalove, trochę też w akcji. Opowiedziałam Wam o naszym nowym produkcie, więc to był taki film bardziej na luzie. Stwierdziłam, że nie będę Wam tu robić wielkiego filmu o naszych nowościach, wiecie, jakichś wielkich fanfarów, tym bardziej, że to są dwa produkty, ale przy okazji chciałam Wam pokazać, co wypuszczają, bo to jest, wiecie, marka, którą wspieram, to jest marka rodzinna, marka polska, marka bezpieczna właśnie dla kobiet w ciąży, dla maluchów. Mają dużo produktów, mają dużo fajnych pościeli, ręczników i kosmetyków właśnie naturalnych, także Was serdecznie zapraszam na stronę. I w dniach 12-14 jest rabat dla VIP-ów 20% na hasło nowości 20, nowości bez polskich znaków. I daję 20% rabatu na nieprzecenione artykuły, więc to jest dużo, bo Lulalove rzadko daje jakieś duże promocje. Korzystajcie sobie z tego, jeżeli macie ochotę coś zamówić. Oznaczajcie mnie, oznaczajcie Anię, będziemy udostępniać Wasze relacje. Jak Wy próbujecie jakieś produkty, to dajcie nam znać. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i za wspólny relaks. Buziaki, pa, pa.